Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Kochani, przypominam, łapka w górę, subskrypcja, najlepiej komentarz. Podleczę się troszkę. Okej, podładuję manę. I co, wchodzimy do tej wieży Xardasa, tak? Chyba Xardasa. Wiesz, jeszcze nigdy nie byliśmy, nie? Jakaś zamknięta skrzynia. Tu nic. O, wow. Łatwo poszło. Ej, fajna skrzynka. Spoko, napoje szybkości, rewelacja. Wyciąg życia. Maksymalne życie plus 10. Super. Do tego Seraphis i mamy to. Okej, okay, zagadajmy z demonem. O, się... o! Zaraz, kto? Kto to powiedział? To ty? Jak? Jak się dostałeś do mojej głowy? Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Mam być cicho? Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Czy... Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Kamień? Lód? Ogień? Oto serce kamiennego golema. Co? A tak, godnego dowodu. Brakuje? Brakuje jeszcze dwóch? Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym dowodem? Podwójny? Drugi dowód? Potrzeba jeszcze jednego? Może być to serce ognistego golema? Wow. Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Tak jest. Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. Nara, koleżko. Tu coś? Tu nie ma nic. Dobra, ogarnijmy sobie tę skrzynkę. Ojej. No, taki sam szyfr. 300 bryłek. I przenieśmy się do Xardasa. Zobaczmy. A gdzie jest ta runa dla mnie? Ej. O, teleport do nekromanty. No jest jak byk. Okej. Zostawiamy bryłę lodu, nie? Trochę napojów, fajnie, fajnie. Tu raczej nic nie ma. To nie jest jakaś dźwignia? Chyba nie. W porządku, tu też nic nie ma. Drabino, nie? Taki potężny maki drabinę sobie strzelił taką. O, rety. I jesteśmy na górze. Tu skrót na zewnątrz. Jak widać.
O. Kto śmie przeszkadzać mi w moich studiach? Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku, z Gomezem na czele, nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. Aha. Tak zwany Śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na bagnie. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja wielkiej góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie! Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Okay. Wiele stuleci temu 5 orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to Śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Słucham. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze Śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale... Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Okej. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. Mhm. Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Poszukuję wiedzy magicznej. O, śmierć ożywieńcom. Weźmy to. Przyzwanie golema, przyzwanie szkieletów. Zmniejszenie potwora. No fajne rzeczy tu ma, nie? Przyzwanie golema, czy to będzie nam potrzebne? Przyzwanie szkieletów bym wziął raczej. No to pohandlujmy. A czemu ten miecz nie jest założony? Okej. Okay. Dobra, zostawmy to tak. Pyk. Czwarty krąg mam, nie? Mam. To się przyda, ale nie w tej chwili.
Dobra, jak tu się zeskakiwało? Kurczę, nie pamiętam. To co, robimy skok? Skok wiary. Fuch. O. No niech będzie w ten sposób. Jak nie ma lepszego rozwiązania. Podładuję manę. I wyruszymy do tej opuszczonej cytadeli. Czy jak to się tamkolwiek nazywało, nie? Bryła lodu, ognista burza. Ognista burza bardziej. Pod czwórką mamy piorun kulisty. Został nam po golemie, nie? Co to jest? Ogniste jaszczury. Zostaną z ognistej burzy? Wątpię szczerze. Oczywiście, że nie. Ale z bryły lodu na pewno. Raz, dwa, trzy. No tak. Ten sam schemat co ostatnio, nie? O, dobra, mam. Siup. Super. 500 expa w ogóle. Pazury, pazury. O! A ja ten młoteczek mam. Ale spoko, to tylko jaszczurka, nie? Wypijemy miksturki. Zaraz, zrobię porządek w runach. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Kula ognia, uzdrowienie, ognista burza, bryła lodu. Uderzenie wiatru, no niech będzie jeszcze. Niech będzie. Piorun kulisty. Śmierć ożywieńcom. Ma to jakiś sens, czy nie? Gdzie my tu teraz idziemy? Co to za... A to brzytwy. Brzytwy to z ognistej burzy, nie? Patrzcie, przeżyło. Spróbuję się ześliznąć tutaj. Spróbuję się zsunąć niżej. O! Coś takiego? No uderzenie wiatru to nie, nie? Ale piorun kulisty? Może tak. A może pokąsać. Pach. O, brawo, Bezi. Co ty robisz, chłopie? Zastanów się. Nie mam go jak tutaj podhaczyć. Okej. Pazury. Lód się sam pozbierał, co ciekawe. O! Och, jejku, jejku. Okej. Dostał. Bezi, no weź. Nie rób wstydu, chłopie. Oj, teraz może.
stoją wszystkie na kupie. Żaden nie dostał. Boom. Nie mam many. Ładuj. Okej. Pach, odesłane kolejne. O, jeny. Okej, dostaję. Fajnie. I co, tamten jeden został. O. Jeszcze przeżyło, co? I finisher teraz. Ciap. Po problemie. O, nie po problemie jeszcze. No to już naruszone. Okej, to są wszystkie. Stanowczo. Orkowe ziele. Serafis, pazury. Liść dębu. Liść dębu. Bonus punkty życia 28. Piwo pochodnia, skóra. To co, miksturka i idziemy naprzód. Dużo roślinek. A czy ja wiem, gdzie iść? Oczywiście, że nie. Co to są? O, to konsacze tylko. To może ognista burza. Podejrzewam, że wszystkie zginą. Bach. Te się spalą, tak? Może? Może? Może jednak nie. Jakie szybkie, co? No bez i weź. Jesteś żałosny, chłopie. Tyle, jeśli chodzi o konsacze. Musimy się wrócić do tego rozwidlenia, którym szliśmy do wieży Xardasa. Co to? One wyglądają groźnie. To są brzytwy, nie? Kolejne brzytwy. O! Okej, tu mamy wieżę Xardasa jako punkt odniesienia. No to chyba... powinniśmy iść tam. Ale tu brzytew nie było wcześniej. Bryła lodu. To mnie nie urządza aż tak, nie? Jak to ugryźć? A może jednak nie? Dobra, przebiegnę tu. Mam nadzieję, że jestem szybszy od nich. No wręcz to nie będę się siłował. Magią też mi się to aż tak nie widzi. Dotarliśmy tutaj, pod te wieże. Och, jeny. Nie wskoczy, nie ma szans. Dobra, to jest tam. Prawdopodobnie. Nie, zaraz, stop. Tutaj walczyłem z tymi orkami. Tutaj walczyłem z tymi orkami. Po drodze do Xardasa. Albo mi się tylko tak wydaje.
To jest droga do miasta orków, tak? Tak. To olewamy. Jeszcze raz tutaj. Sorki, koszmarnie mi się nawiguje po tym mieście orków. I okej. Czyli teraz powinniśmy się udać. Gdzie były te brzytwy? Ja już nie wiem, gdzie jestem znowu. To jest droga do wieży Xardasa chyba. Chyba, że to nie jest ta droga wcale. O, rety. Okej, tu jest zatopiona wieża, tutaj... Tak, to jest to. Ale... Możemy przepłynąć tam, wspiąć się tutaj i przejść przez most. Tak zrobię. Jesteśmy na górze. Nie obeszło się bez animozji, ale... Nie róbmy z tego zagadnienia. Zobaczmy, czy czeka na nas tutaj urszak. Słychać go. O! Ork strażnik. Ała. Kurde, nie mam zapisu. No właśnie. Chodu! To trzeba sposobem. Dawaj, urszak. Jedziesz z nimi. O! Spoko. Ty no, lej go. Kolejny leży, okej. Mamy to. Krusz Brogdar. 65 ataku, 45 siły. Ciężko to zniosłem, ale udało się. Niech będzie. Urszak. Podziękować obcy. Do usług. Zły orkowie chcieli mnie zabić. Kiedyś brat, dzisiaj wróg. Kim jesteś? Jestem urszak. Jestem syn ducha. Ludzie mówią szaman. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec? To wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem w kopalni? A w której? Kopalnia pod wioską w kotle. Dlaczego twoi bracia z tobą walczą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w Kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak. Ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci. Dużo zim temu. Oni sen ducha. Jak Ursza. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Kruszak. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci
zbudowało świątynia dla kruszak pod ziemią. Okej. Okay. Ziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście orków. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla kruszak, ale kruszak zły. Rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc i żyją, i nie. Tak i tak. Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do kruszak. Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, urszak iść. Bić urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak dziękuję obcy. Obcy uratował urszak, ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta? Możesz zaznaczyć na mojej mapie położenie waszego miasta? Dom urszaka tam, gdzie mapa pusta. Obcy da mapę. Urszak skończy mapę. Aha. Niesamowite, nie lada z ciebie kartograf. Dzięki. Trudno, spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Inni syn ducha w domu. Spalić obcy. Zabić obcy. Mhm. Dobrze, już dobrze, ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie Ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie Ulumulu, to obcy nie zginie. Gdzie mogę znaleźć to Ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel, urszak. Przyjaciel, urszak, da Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu i nie zginie. W porządku, rozumiem, o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel, urszak, w kopalni. On został chory. Nie uciekł. Byłeś przetrzymywany w starej kopalni? Urszak nie rozumie. Byłeś niewolnikiem w opuszczonej kopalni? Urszak nie zna słowo. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak niewolnik w kopalni. W kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak dziękuję obcy. Obcy uratował urszak. Obcy teraz przyjaciel urszak. Przyjaciel weźmie talizman urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Wow. Urszak nie może iść do domu. Urszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. No, dziękuję. Okej. Okay. Poszukiwania Ulumulu. Przyjaciel urszaka z wolnej kopalni może sporządzić dla mnie Ulumulu. Z wolnej kopalni, czyli musimy się udać do nowego obozu. Teleport do magów wody. Nie mam many. O. Cieszę się, że już jesteś. Czekałem na ciebie. Oho. Jak to?
Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Spoko. Jestem ranny. Możesz coś na to poradzić? Tymi słowy przywołuję uzdrawiającą siłę. Niech te ciało znów zadzają spokoju. Dziękuję. Co masz? Nic fajnego nie masz. Rozmawiałeś z Xardasem? Tak. To nie jest tak, jak myślisz. Jak to? Xardas musi nam pomóc w zdetonowaniu kopca rudy. Kopiec jest... jest już bardzo duży. Znajdź Xardasa. On musi nam pomóc. Okej. Zmiana frontu, co? No niech tak będzie. Miksir. Za potęgę magii! Cze... Przepuść mnie! Jaki typ. O. Bitwa o Warant. Magiczna ruda. Fajne książki. I to może być coś warte w sumie. Jup. I one są coś warte. Super. Mapa kolonii uzupełniona. No, coś tutaj doszło na pewno. Ale okej, ja nie o tym. Dobrze, kochani, porozmawiamy sobie z Gornem, ale dopiero w następnym odcinku. A tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.